Witajcie. W poprzednim odcinku opowiadałem trochę o przedmiotach, jakie należy ze sobą zabrać do Chorwacji, a dzisiaj poopowiadam trochę, jak je spakować do bagażu. No więc jak się spakować? Od odpowiedzi na to pytanie zależy to, ile bagażu ze sobą weźmiesz oraz jak długo będziesz szukać danej rzeczy. Nie bez znaczenia jest też waga bagażu, bo nie można do prawego kufra wrzucić najcięższe rzeczy, a do lewego to co zostanie. Waga po obu stronach, po prawej i po lewej, musi być mniej więcej taka sama. Ja sobie wymyśliłem, że kufer centralny będę miał w miarę możliwości pusty. Jedynie jakaś woda albo coś innego, co wykorzystuje się na każdym postoju. Jeden wolny kufer był mi potrzebny na wypadek, jakby trzeba było gdzieś zrobić dłuższy postój, odejść od motocykla i pozostawić go bez opieki. Wkładałem tam tank bag i go zamykałem na klucz. Kask i kurtkę zamykałem za pomocą zapięcia rowerowego do motocykla, więc bez zniszczenia tych rzeczy nie dało się ich wziąć. W kufrach bocznych miałem to, czego nie potrzebowałem do rozkładania biwaku ani na postojach, czyli ubrania na zmianę, jakieś narzędzia, jakieś części zamienne, konserwy z Polski i tego typu rzeczy. Na miejscu pasażera miałem położoną torbę o pojemności 48 litrów i tam było z kolei wszystko, co jest potrzebne do biwakowania. Od namiotu, przez materac i zagłówek, po jakieś wyposażenie typu kuchenka gazowa, naczynia, sztućce i tak dalej. Rozkładając się więc na biwaku, ściągałem tylko tę torbę i tam miałem wszystko, co do szczęścia potrzebne, aby powstał namiot i można się było położyć spać. Kufrów nie musiałem nawet dotykać, chyba że miałem ochotę się przebrać albo wyciągnąć coś do jedzenia. To jak się spakujesz, bardzo może ułatwić lub utrudnić życie w czasie podróży. Posiadając kufry boczne, należy również je spakować równomiernie pod względem wagi. Nie można do jednego kufra wrzucić samych ubrań, a do drugiego narzędzi pozostałych ciężkich rzeczy, bo jedna strona będzie cięższa niż druga i motocykl będzie miał tendencję do walenia się na jeden z boków. Oczywiście nie trzeba tego robić super dokładnie i po spakowaniu wystarczy wziąć je do ręki, aby stwierdzić, czy ważą one mniej więcej porówno. Jeśli jeden z kufrów jest wyraźnie cięższy od drugiego, no to niestety należy przepakować zawartość w taki sposób, aby wyrównać wagę w obu kufrach bocznych. Niestety, jakbyś się nie spakował człowieku, to i tak życie zrobi to po swojemu. Po kilku dniach pakowania, rozpakowywania się, miałem rzeczy nie tam gdzie trzeba i całą koncepcję diabli wzięli. Jedno popołudnie na kwaterze musiałem poświęcić na gruntowne przepakowanie się, zwłaszcza że z jednego z kufrów zniknęły w sposób naturalny słoiki z jedzeniem, które nieco ważyły i ten kufer stał się nieco lżejszy niż drugi. Po tej operacji wszystko wróciło do normy, do czasu aż trzeba było wracać, a motocykl uległ awarii. Wówczas wszystkie koncepcje straciły jakąkolwiek ważność i w kufrze centralnym zagościły na stałe narzędzia pomocne przy wymianie akumulatora w możliwie jak najkrótszym czasie. No ale to była sytuacja nietypowa, której nikomu nie życzę i mam nadzieję nikogo na drodze nie spotka. Proponuję przed wyjazdem zabrać wszystkie rzeczy, jakie decydujesz się wziąć na wyprawę, w jedno miejsce i posegregować je w miarę możliwości pod względem użyteczności. To znaczy, ubrania i bieliznę na zmianę osobno, części i narzędzia osobno, elementy namiotu, inne rzeczy do biwakowania osobno. Jedzenie zostaw sobie na koniec, bo jedzeniem najłatwiej niwelować różnicę w wadze pomiędzy prawym a lewym kufrem. Teraz wystarczy to włożyć do odpowiednich kufrów, toreb czy czym tam dysponujecie. Kufry boczne lub cakwy bierzemy do obu rąk i mniej więcej porównujemy ich wagę. Różnice korygujemy w taki sposób, że do lżejszego kufra ładujemy jedzenie. Jak już kufry będą miały podobną wagę, to pozostałe rzeczy dzielimy mniej więcej porówno i pakujemy je do kufrów równomiernie. Na koniec dla pewności jeszcze raz porównujemy wagę obu kufrów. Waga ta powinna być oczywiście mniej więcej taka sama dla prawego i lewego kufra. I tutaj taka moja uwaga. Nie wolno do kufrów wkładać zbyt wielu rzeczy. Zamknięcie kufrów ma swoje granice wytrzymałości, a same kufry ograniczoną nośność. Trzeba o tym pamiętać. Zazwyczaj jest to kilkanaście kilogramów na kufer, więc nie polecam zabierać za dużo. Kufer, który odpadnie lub otworzy się w czasie jazdy, to naprawdę nic fajnego. Mocowanie kufrów do motocykla również wykonujemy starannie. Jeśli nie masz pewności, czy dany kufer zapiął się do stelaża odpowiednio mocno, to po prostu zdejmij go całkowicie.
sprawdź, czy miejsca mocowania są czyste, no i ponów próbę mocowania. O ile zapięcie kufrów nie jest żadną filozofią, to zamocowanie dodatkowego bagażu na miejscu pasażera może już pewnych kłopotów przysporzyć. To, jak zamocujemy ten bagaż, będzie miało wpływ na bezpieczeństwo podczas przejazdu, jak również komfort dostępu do zawartości takiego bagażu. Ja poradziłem sobie za pomocą takich trzech gum zakończonych odpowiednimi haczykami, mocujących bagaż do stelaża i unieruchomiając go. Dwie takie gumy szły po ukosie od stelaża tyłem i drugi koniec mocowany był do bagażu od góry. Jednocześnie unieruchomiony został namiot i tarp, jakie przewoziłem poza torbą. Trzecia guma opasała torbę od dołu i przebiegała dołem pomiędzy prawym a lewym stelażem. Takie rozwiązanie skutecznie unieruchomiało mój dodatkowy bagaż na miejscu, a jednocześnie zdjęcie trzech gum i dostanie się do bagażu było bardzo szybkie. Przymocowanie takiego bagażu do motocykla również przebiegało sprawnie. Było to bardzo ważne w momencie, jak wracałem z uszkodzonym motocyklem i co 100 km musiałem zdejmować siedzisko, aby dostać się do akumulatora, no celem jego sprawnej wymiany. Jakby nie wypracowane rozwiązanie, to mój powrót do domu mógłby się znacznie wydłużyć. Polecam więc poświęcić na początku więcej czasu na opracowanie szybkiego sposobu na zdejmowanie i mocowanie dodatkowego bagażu w taki sposób, aby nie przemieszczał się on w czasie jazdy oraz aby zdejmowanie i zakładanie go było łatwe. Można wykorzystać torby typu rollback, do których wrzucacie namiot z pozostałymi rzeczami do biwakowania oraz wiele innych rzeczy. Bez trudu i za stosunkowo nieduże pieniądze można kupić rollbagi o pojemności 60 czy 80 litrów, a ich zapięcie do motocykla nie tylko jest jeszcze łatwiejsze, ale i szybsze. Ja już nie będę kombinował z rollbagiem, mam już swoją torbę i w miarę dopracowany sposób jej przewożenia, więc po prostu przy tym zostanę. Jeśli chodzi o pakowanie bagażu, to najlepiej zrobić to po swojemu, a moje rady mieć gdzieś z tyłu głowy w razie czego. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym opowiadam na temat dodatkowego ubezpieczenia. Powiem, po co takie ubezpieczenie, jakie są rodzaje takiego ubezpieczenia, no i czy warto je mieć. Ponieważ miałem awarię w Chorwacji, to opowiem na swoim przykładzie, jak to wyglądało, takie korzystanie z pomocy i z jakim skutkiem. Zapraszam serdecznie. Cześć!